Pokój i dobro. Kochani, po wizycie u sułtana święty Franciszek wracał do swojej umiłowanej Umbrii. Kiedy wrócił, zastał swoich braci, którzy bardzo zastanawiali się nad tym, w jaki sposób żyć, jakie reguły ich życia, czyli zasady postępowania, powinny być dla nich najważniejsze. Więc chcieli, żeby tak jak inne wspólnoty, napisać regułę. To tak jakby ktoś w domu na przykład na pięknej kartce zapisał, że reguła pierwsza naszego życia to na przykład wspólnie się modlimy. Druga reguła, wspólnie jemy obiady. Trzecia reguła, wspólnie rozmawiamy o wszystkim i nigdy siebie nie okłamujemy. Czwarta na przykład, reguła, rodzice nigdy się ze sobą nie kłócą i wszystko wyjaśniają. Piąta reguła, dzieciaki sprzątają i tam, i tak dalej, i tak dalej. No więc ci bracia też ułożyli regułę, jak żyć, co powinni robić codziennie, o jakie wartości powinni dbać, co jest dla nich takie najważniejsze. No i taka reguła została napisana. Fonte Colombo to taka miejscowość 3 dni drogi od Asyżu. Właśnie tam ta reguła została napisana, bo bracia dużo się modlili, pościli, pytali Pana Jezusa, mówili: Panie Jezu, powiedz nam, jak mamy żyć, co ma być najważniejsze w naszym życiu. I powiedzieli tak: pierwsza rzecz to zachowywanie świętej Ewangelii. Czyli żyjemy tak, jak Pan Jezus to powiedział, tak jak jest zapisane w Ewangelii. Po drugie, posłuszeństwo, czyli słuchamy, jeżeli jest naszym przełożonym święty Franciszek, słuchamy go, jesteśmy posłuszni. Później powiedzieli, żyjemy bez własności, czyli jesteśmy ubodzy, nie posiadamy niczego. No, tylko to, co jest potrzebne do życia, ale nie na zasadzie takiej, że gromadzimy pieniądze, że tam żyjemy bez własności. No i czwarte powiedzieli, żyjemy w czystości. Czyli oddajemy siebie na wyłączną służbę Panu Bogu, więc nie zakładamy rodziny, nie będziemy mężami, ojcami, żyjemy w czystości. Tutaj chodzi głównie o czystość serca, tak? Czyli całe nasze życie jest oddane Panu Bogu. No i święty Franciszek zawiózł tę regułę do papieża. Papież ją zatwierdził. No i wtedy właśnie, kiedy był w Rzymie, tak, bo pojechał do papieża do Rzymu, był w Bazylice Santa Maria Maggiore. W Bazylice Santa Maria Maggiore zobaczył relikwię żłóbka. To znaczy, tak jak tutaj na tym obrazku widzimy, ktoś w takiej pięknej skrzyni zachował część tego żłóbka, chyba nie całą, ale tego żłobu, żłóbka, w którym był Pan Jezus z Betlejem. No i wtedy święty Franciszek, jak zobaczył ten żłóbek, to poczuł się tak, jakby był w Betlejem, tak jakby widział nowonarodzonego Pana Jezusa, tak jakby widział Matkę Bożą, świętego Józefa. Poczuł, usłyszał jakby śpiew aniołów, którzy śpiewali chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Tak jak będziemy to czytali w Ewangelii świętego Łukasza, też w czasie naszej wieczerzy wigilijnej w domu. Bardzo był tym poruszony, kiedy właśnie Franciszek zobaczył ten żłóbek, czyli relikwie, czyli zachowane cząstki, tak jak mówimy, relikwie świętych, że mamy na przykład fragment habitu świętego, fragment jego kości na przykład, i mówimy, że to są relikwie, czyli święte takie cząstki. No i drodzy kochani, kiedy powstała ta reguła, no to współcześni franciszkanie, bo tak się nazywają bracia, którzy naśladują świętego Franciszka, mówimy, jesteśmy franciszkanami, albo nazywamy się bracia mniejsi, czyli uważamy się, że jesteśmy mniejsi od innych ludzi,
Nawet nikim się nie wywyższamy. Nazywamy się bracia mnisi albo franciszkanie. I teraz zastanówcie się, czy zapytajcie rodziców, dziadków, gdzie w najbliższej naszej okolicy są franciszkanie, bracia mnisi. Ja powiem wam, że są w takiej miejscowości na literkę Z, pierwsza Z. Wiem też, że są miejscowości na literkę G, pierwsza litera G. Pierwsza litera też miejscowości na literkę N, a to jest pierwsze słowo takiej dwuczłonowej nazwie. No tak mi się przypominają tutaj w naszej okolicy, w pobliżu. I teraz takie zadanie, prośba, pomódl się o pokój w Ziemi Świętej i za dzieci mieszkające w Betlejem. Bo jak wiemy, teraz mieszkać w Ziemi Świętej, no to nie do pozazdroszczenia, ponieważ toczy się tam wojna. I słyszymy ciągle o jakichś atakach, wybuchach, ktoś ginie od bomb. No i właśnie, pomódl się o pokój w Ziemi Świętej i za dzieci mieszkające właśnie w Betlejem, żeby wreszcie ta wojna się też zakończyła i żeby też i Betlejem, i inne miejsca w Ziemi Świętej były bezpieczne, żeby tam ludzie mogli bezpiecznie mieszkać, żeby tam ludzie mogli też pielgrzymować, przyjeżdżać właśnie do groty narodzenia Pana Jezusa, do Betlejem, do Jerozolimy, do Nazaretu, innych tych miejsc. No i pytanie, w którym kościele w Rzymie znajdują się relikwie żłóbka? W którym kościele w Rzymie znajdują się relikwie żłóbka? No i obrazek dzisiejszy, który tutaj widzimy, to jest jak święty Franciszek adoruje relikwie żłóbka. Czy widzicie taki specjalny domek obudowuje? W tym domku są schowane, tak jak żłóbek, właśnie tak jak w naszych kościołach robimy takie żłóbki, ale mówimy, że to są relikwie żłóbka, czyli oryginalny żłóbek, który został zachowany nie w całości, ale została spora część tego żłóbka zachowana i tam właśnie w tym kościele w Rzymie można te relikwie oglądać. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Przysyłajcie odpowiedzi, a tymczasem zakończmy nasze spotkanie wspólnym śpiewem piosenki Cuda dzieją się. Raz, dwa, trzy. Ktoś mówił coś o niebie, kto? Wybacz, ale nie wiem, o słowie usłyszałem, stało się ciałem. Coś w górze zajaśniało i nagle się wydało, Bóg we własnej osobie rodzi się w żłobie. Hej, czy wiesz, cuda dzieją się? Taka mała, taka lichutka, stajeneczka, nic wielkiego, ale jednak ugościła Boga samego. Taki mały, taki słabiutki, nowonarodzone dziecię, ale jednak wszechmogący, raduj się świecie, cuda dzieją się. A gdyby nie na chwilę, ale na wieczność całą, to by dopiero było, to by się działo. Hej, czy wiesz, cuda dzieją się? Taka mała, taka lichutka, stajeneczka, nic wielkiego, ale jednak ugościła Boga samego. Taki mały, taki słabiutki, nowonarodzone dziecię, ale jednak wszechmogący, raduj się świecie, cuda.
gościła Boga samego. Taki mały, taki słabiutki.